Dzisiaj opowiem historię, która różni się od poprzednich. Nie ma w niej seryjnego mordercy. Nie wiadomo, czy jest jakikolwiek morderca. Sprawa po części zamknięta przez prokuraturę, jednak nadal otwarta dla bliskich, którzy nie wierzą w taki finał tej sprawy, jaki przedstawili śledczy zajmujący się nią. Witam. Nazywam się Dawid Wojtas. Zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Śladami zbrodni. Pod tytułem Ostatni rejs. Patryk P. był młodym, dobrze zbudowanym mężczyzną. Według opinii bliskich o twarzy modela, któremu niczego do życia nie brakowało. Nie był jednak towarzyski, raczej skryty w sobie. Żeglował w różne miejsca świata. Chciał też studiować w tym kierunku. Jednak nie otworzono tej specjalności, więc studia porzucił, całkowicie oddając się żegludze. Był oficerem pokładowym luksusowych jachtów, na których pływał. Zżyty z rodziną, głównie z matką i dziadkiem. Niestety, krótko przed ostatnim zaplanowanym rejsem dziadek umiera, co było dla Patryka bardzo trudnym doświadczeniem. Zbliżał się jednak termin rejsu. Oznajmia mamie, że następnego dnia wypływa i nie będzie go pół roku. Ma płynąć do Nowej Zelandii. Tego dnia mama zamówiła tort dla Patryka. Dzień później obchodzi 24 urodziny. Nie będą mogli urodzin świętować razem. Nic nie wskazuje na to, by coś miało się wydarzyć w najbliższym czasie. Jest jak zawsze, nic podejrzanego się nie dzieje. Patryk zachowuje się tak, jak zdążył do tego wszystkich przyzwyczaić. W dniu wypłynięcia w morze matka chce go odwieźć. Syn dziękuje, jednak nie chce skorzystać z tej propozycji. Taksówki również odmawia. Zgadza się jednak na odprowadzenie. Pieszo nie dochodzą do celu. Gdzieś w połowie drogi Patryk dziękuje i wspomina, że dalej pójdzie sam. To jedyna sytuacja na pierwszy rzut oka, która jest inna od poprzednich wypraw Patryka. Jednak nie na tyle inna, by się specjalnie martwić. Tego wieczora napisał jedynie SMS, że wszystko w porządku, zaraz wypływają i musi wyłączyć telefon. Mijały dni. Nie pisał, nie dzwonił, nie dawał znaku życia. To zaniepokoiło matkę Patryka. Zgłosiła to na policję, tam zbagatelizowano tę informację. Nic z tym nie zrobiono. Uznano, że uciekł od toksycznej matki. Rejs miał miejsce 2 czerwca 2010 roku. Patryka odnaleziono 7 tygodni później, a raczej wyłowiono jego ciało z morza. Miał skrępowane ręce i przywiązane do ciała betonowe płyty chodnikowe o łącznej wadze około 23 kg. Biegli nie zrobili zdjęć skrępowanych dłoni. Więzy zostały przycięte przed udokumentowaniem, co jest w tej sprawie dosyć istotne, ponieważ główną narracją śledczych jest to, że Patryk popełnił samobójstwo, nie miał na ciele żadnych śladów świadczących o ingerencji osób trzecich. Wykluczyli też otrucie. Stwierdzili, że sam się skrępował i obciążył ciało. Jednak czy aby na pewno mógł się sam związać? Z opisów biegłych badających ciało, którzy widzieli więzy, opisując je doświadczonemu żeglarzowi i przeprowadzając na nim eksperyment, twierdzą, że było to możliwe. Jednak opis to nie to samo co zdjęcie. Mimo wszystko zostały popełnione błędy proceduralne i w związku z tym u bliskich rodzą się wątpliwości. Czy było to samobójstwo? Twierdzili również, że Patryk nie był w stanie się zabić. W ich oczach nic na to nie wskazywało. W trakcie śledztwa okazuje się, że rejs został wymyślony przez Patryka. Nie zaciągnął się na żaden statek. Przed zmyślonym rejsem wyczyścił pocztę elektroniczną. 11 skrzynek mailowych. Poniekąd całkiem sporo. Ale do tego wrócimy później. Sformatował dysk w komputerze, nie pozostawiając żadnych osobistych danych. Czyżby coś innego kryło się za jego zachowaniem? Rodzina i znajomi zadawali wiele pytań. Jednak nie uzyskali oni odpowiedzi. Chłopak, stroniący od towarzystwa, zabrał za sobą tajemnicę swojej śmierci. Patryk nie miał wrogów, a przynajmniej nikt nigdy nie znalazł dowodów na to, że takowi byli. Jednak samobójstwo w taki sposób jest bardzo nietypowe. Poprzez utonięcie w latach 1999-2012 około 1,6% osób wybrało tę formę zamachu na swoje życie, a wszystkich prób w tych latach było 76 759, co daje 1249 prób popełnienia samobójstwa przez utonięcie. Ale statystyki oczywiście nie wykluczają możliwości zamachu na własne życie przez Patryka w taki sposób. Wątpliwości budzą raczej okoliczności. Przywiązanie betonowych bloków w celu obciążenia ciała raczej wskazuje na zabójstwo, nie samobójstwo.
Choć są pewne zachowania Patryka w tej historii, które mogłyby wskazywać na chęć załatwienia wszystkich niezakończonych spraw. Oddał pożyczone rzeczy, uregulował też wszystkie niewielkie długi u znajomych. Z czasem pojawiają się kolejne informacje mogące świadczyć o tym, że śledczy nie mylą się w ocenie sprawy. Patryk miał jakiś czas wcześniej wspominać znajomej: jeśli miałbym umrzeć, chciałbym umrzeć w morzu. Gdybym miał popełnić samobójstwo, skoczyłbym do zatoki. W miejscu ostatniego logowania telefonu Patryka nie odnaleziono żadnych jego rzeczy. Żeglarze twierdzili, że prądy morskie nie mogły obciążonego Patryka przenieść zbyt daleko. Jednak miejsce odnalezienia zwłok znajduje się o znaczną odległość od ostatniego logowania telefonu. Naszyjnik w kształcie żółwia został odnaleziony przy zwłokach. Jednak nikt z bliskich nigdy wcześniej nie widział takiego naszyjnika. Patryk, wychodząc z domu, zabrał ze sobą torbę podróżną, plecak turystyczny, dokumenty, dowód osobisty, prawo jazdy, uprawnienia żeglarskie. Nigdy nie zostały odnalezione. Lubił fotografować, jednak nie zabrał ze sobą aparatu. Mimo rzekomego długiego rejsu, nie zabrał ze sobą prawie żadnych ubrań. Matce mówił, że wyjeżdża na pół roku, jednak koleżance wspominał, że na zawsze lub na bardzo długi czas. Lina, jaką Patryk był skrępowany, była starego typu, wykorzystywana lata temu na jachtach. Jeden ze świadków twierdził, że niedaleko od miejsca zdarzenia znajdował się kontener, gdzie było wiele starych lin. Lina została poddana badaniom genetycznym, jednak trzeba mieć na uwadze, że ciało zostało odnalezione po 7 tygodniach. Woda mogła zmyć cały materiał biologiczny. Na linie znajdowały się dwa materiały biologiczne niezidentyfikowanych osób. Nie odnaleziono tam śladów należących do Patryka. Lecz ten fakt nie wykluczał popełnienia samobójstwa. Lina była stara, mogła być wykorzystywana przez wiele osób, jeśli została ona odnaleziona w kontenerze. Zbadano głównie wnętrza węzłów, gdzie była największa szansa na odnalezienie jakichkolwiek śladów biologicznych w stanie zdatnym do przeprowadzenia badań. Po odnalezieniu ciała matka Patryka otrzymała telefon od kobiety, która twierdziła, że ma informacje o zabójcach jej syna. Zaproponowała spotkanie, na które się nie stawiła. W zamian zaproponowała kolejne spotkanie, ale również się nie pojawiła. Śledczy odnaleźli kobietę. Ta twierdziła, że pewien mężczyzna prosił ją, by zadzwoniła. Również jego odnaleziono. Do niczego jednak się nie przyznał. Czy był to tylko głupi żart? A może nie chcieli powiedzieć, jaki był motyw kontaktu z matką Patryka? Wykluczono powiązania zmarłego z handlarzami narkotyków. Jego konta również nie ukazały niczego podejrzanego. Matka Patryka twierdziła, że przez kilka następnych dni, od czasu odnalezienia zwłok, jego smartwatch logował się w różnych miejscach. Miała teorię, która opowiadała w mediach, że syn został prowadzony, przetrzymywany i zamordowany w sposób, który mógłby wskazywać na samobójstwo. Podczas śledztwa ustalono, że koleżanka Patryka jakiś czas przed jego śmiercią wyprowadziła się do Warszawy. Z jej zeznań wynika, że byli na płaszczyźnie koleżeńskiej i zapewne z jej strony tak to wyglądało. Rozmowy na gadu-gadu zdaniem prokuratora świadczyły o uczuciu Patryka do tej kobiety. Jednak nigdy tych uczuć jej nie wyznał. Ten wątek mógłby wskazywać na zranione serce, ich ostatnia rozmowa również. Sposób, w jaki Patryk odpowiedział znajomej na pytanie o zaproszenie przed jego wyjazdem. Stanowczo i ze zdziwieniem zapytał: zaproszenie na co? Na pożegnanie? Nie wiem jak wam, a dla mnie brzmi to dość niepokojąco. Możliwe, że pod wpływem emocji. Oczywiście nie wiemy dokładnie, jakim tonem to mówił. Jednak z uwagi na sytuację raczej nie brzmiało to jak żart. Niedługi czas przed śmiercią umiera dziadek Patryka. Po odnalezieniu jego ciała ustalono, że był ubrany tak samo jak na pogrzebie. Tę stratę bardzo mocno odczuł. Przed śmiercią zdiagnozowano u niego chorobę, która co prawda nie zagrażała życiu. Jednak biorąc pod uwagę śmierć dziadka, zdiagnozowaną chorobę i przeprowadzkę kobiety, którą darzył uczuciem, mogły spowodować chęć popełnienia samobójstwa. Tym bardziej, że Patryk był osobą skrytą w sobie. Nie dzielił się swoimi emocjami i problemami. Dlatego nikt też nie zauważył pogarszającego się stanu psychicznego. Na zwłokach nie było żadnych obrażeń, a węzły, jak mówił doświadczony marynarz, były wiązane starannie i powoli. Młody, silny mężczyzna nie broniący się przed napastnikiem w takiej sytuacji jest nie do pomyślenia. Nie stwierdzono również użycia jakichkolwiek substancji odurzających. Szukając informacji o tej sprawie, natknąłem się na rozmowę Doroty Abramowicz z matką Patryka, 10 lat po śmierci syna.
Pojawiają się informacje o mniejszym zaangażowaniu śledczych w tę sprawę z powodu głośnego w mediach zaginięcia Iwony Wieczorek, która miała miejsce 3 dni po wyłowieniu Patryka z morza. Według prokuratury Patryk udał się z dworca na skwer Kościuszki. Przywiązał do swojego ciała betonowe płyty, skrępował ręce i wskoczył do morza. Jednak matka Patryka wspomina, że tej nocy syn nie umarł, a wskazywać by na to miały czasy i miejsce logowania zegarka Aviator, który Patryk miał założony na ręku podczas wyłowienia. Jednak zegarek miał być zbadany i miało z niego wynikać, że jeszcze przez następne 3 do 5 dni zegarek logował się w jednym miejscu. Również na jednej ze stron internetowych, która to obecnie już nie istnieje. Kobieta podejrzewa, jak już lata temu wspominała, że jej syn mógł być przetrzymywany przez osoby trzecie. Kwota pieniędzy, którą miał przy sobie, też miała się nie zgadzać. Wychodził z 50 dolarami i nie podano w artykule, jak i zeznaniach kwotę euro. Policja nie sprawdziła kantorów w okolicy. W Polsce, jak wiemy, nie bardzo da się zapłacić obcą walutą w sklepach. Gdzieś musiał te pieniądze rozmienić. Miejsce, gdzie według prokuratury Patryk miał wskoczyć do morza, w tym okresie również nawet w porach nocnych nie jest wyludnionym miejscem. Jednak nie było świadków, którzy mogliby potwierdzić lub zaprzeczyć obecności mężczyzny idącego z 2 betonowymi płytami chodnikowymi. A raczej jest to niecodzienny widok, tym bardziej w porach nocnych. Wcześniej wspominałem, że Patryka odnaleziono w identycznych ubraniach, w jakich był na pogrzebie dziadka. Założyłem, że była to marynarka, koszula, może nawet garnitur. Jednak ze słów matki wynika, że były to zwykłe dżinsy i kurtka. Co też trochę przynajmniej dla mnie zmienia odbiór przedstawionej sceny pogrzebu, jak i ostatniej podróży Patryka, jaką jest śmierć. Według słów matki, syn przed ostatnią podróżą był na Karaibach. Tam będąc pół roku, mógł zobaczyć coś, czego nie powinien. Nie chciał współpracować i z tego powodu mógł ponieść konsekwencje. Czy tak było, albo nigdy się nie dowiemy, albo pewnego dnia odnajdzie się ktoś, kto rzuci inne światło na tą sprawę. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam na kolejne, które niedługo się pojawią.